Drodzy bracia i siostry, wracamy do rozważań nad drugim listem Piotra i pamiętamy, że apostoł Piotr liczył się ze swoją śmiercią i bardzo chciał, aby uczniowie, którym głosił Ewangelię, o których się troszczył, trwali dalej w prawdzie. W pierwszym rozdziale od 12 do 15 wersetu drugiego listu Piotra mówi: dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie, wiedząc o tym, iż rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz Jezus Chrystus objawił. Dołożę też starań, abyście także po moim odejściu stale to mieli w pamięci. Widzimy tu przykład człowieka, który miał serce pasterza, który troszczył się o lud Boży, który chciał pobudzać ich umysły przez przypominanie ich ducha, przypominanie nawet znanych im prawd, chociaż byli utwierdzeni, ale potrzebowali tych przypomnień i my podobnie potrzebujemy tych przypomnień. I apostoł Piotr przedsięwziął też starania, aby również po jego śmierci męczeńskiej wierzący pamiętali o tych sprawach. Ale poruszył w tym liście także jedną przykrą sprawę – fałszywych nauczycieli i ich zgubnego działania. Zobaczmy drugi rozdział i zastanówmy się, jak on ma zastosowanie w dzisiejszych czasach, jak to wyglądało wtedy, a jak nieraz wygląda dzisiaj. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści, lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie. Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. Również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie ośmioro wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych. Miasta Sodomę i Gomorę spalił do cna i na zagładę skazał jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne. Natomiast wyrwał sprawiedliwego Lota, udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników, gdy sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich i trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej. Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania. Szczególnie zaś tych, którzy oddają się niecnym pożądliwościom cielesnym, a zwierznością pogardzają, zuchwali, zarozumiali, nie lękają się nawet bluźnić mocą niebieskim. Chociaż aniołowie siłą i mocą są więksi od nich, nie wydają na nich przed Panem wyroku potępienia. Lecz oni, jak nierozumne zwierzęta, które z natury są po to, by je łapano i zabijano, bluźnią temu, czego nie znają. To też zginą jak one i poniosą karę za nieprawość. Oddawanie się w dzień rozpuście uważają za rozkosz, a gdy współbiesiadują z wami, są zakałą i hańbą, ponieważ nurzają się w swoich pożądliwościach. Oczy ich wypatrują tylko cudzołożnic i nigdy im nie dość grzechu. Nęcą dusze słabe, serce mają wyćwiczone w chciwości, synowie przekleństwa. Opuściwszy drogę prostą, zbłądzili i wstąpili na drogę Balaama, syna Beora, który ukochał zapłatę za czyny nieprawe, lecz został zganiony za swoją nieprawość, nieme bydle juczne, przemówiwszy głosem ludzkim, zapobiegło nierozumnemu postępkowi proroka. Ludzie ci to źródła bez wody i obłoki pędzone przez wicher. Czeka ich przeznaczony najciemniejszy mrok. Przemawiając bowiem słowami nadętymi, a pustymi, nęcą przez żądze cielesnej rozwiązłość tych, którzy dopiero co wyzwolili się od wpływu pogrążonych w błędzie. Obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby. Czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nieuwikłani dają się im opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Sprawdza się na nich treść owego przysłowia. Wraca pies do wymiocin swoich oraz umyta świna znów się tarza w błocie. No, rozdział jest ten bardzo poważny i taki, można powiedzieć, przykry,
bo omawia trudne zagadnienie, takie bolesne dla ówczesnego Kościoła. Kogo to może dotyczyć? Zauważmy, że przede wszystkim dotyczy fałszywych nauczycieli. Chodzi o takich fałszywych nauczycieli, którzy nie są święci, wręcz przeciwnie, są grzeszni i przekazują herezję. Są aroganccy, zmysłowi, chciwi. Apostoł Piotr porusza ich temat bardzo podobnie, jak uczynił to Juda w swoim liście. I co ciekawe, nie uważają, że są odpowiedzialni przed Bogiem za to, jak żyją. Odizolowali się oni od apostolskiej nauki dotyczącej Chrystusa i trzymają się swoich prywatnych interpretacji, przekręcając nauki dotyczące powtórnego przyjścia Chrystusa, o czym będzie mówił jeszcze trzeci rozdział, i odrzucając ostateczny autorytet Chrystusa ponad nami, ostateczną Jego władzę. Ale jako zwodziciele nauczają tak, jakby posiadali apostolskość, przypisują sobie autorytet. Streszczając, apostoł Piotr nawiązuje do dawnych sądów bożych, które wskazują, co czeka heretyków. Ponieważ Bóg zawsze oddzielał świętych od nieświętych i tak uczyni w życiu, które ma nadejść. Już mamy przykład aniołów, którzy zgrzeszyli, którzy zostali wrzuceni do najniższej części piekła. W Grece występuje tu Tartaros, otchłań, przetłumaczone w Biblii Warszawskiej. To jest najniższa część piekła, oznacza to najniższe miejsce. I werset 10 wskazuje na dwa główne grzechy heretyków. Po pierwsze niemoralność, a po drugie pogardę dla autorytetów, zwłaszcza Chrystusa. Z wersetu 11 wynika, że gardzili aniołami, wypowiadali się o nich lekceważąco. Noe jest tu przedstawiony jako głosiciel sprawiedliwości. Po części na pewno dlatego, że czyniąc sprawiedliwość, pokazywał wszystkim, którzy go widzieli, jakie życie trzeba prowadzić. I Noe, można powiedzieć, zapewne głosił sprawiedliwość, bo jest nazwany zwiastunem sprawiedliwości. Ale gdyby głosił, a nie potwierdzał tego czynami, byłoby to nieowocne. Od 12 wersetu czytamy, że ci fałszywi nauczyciele są potępieni zarówno za swoje słowa, jak i swoje działania. Są oni zmysłowymi ludźmi, którzy nie rozumieją spraw duchowych. Jak pisał Paweł, że człowiek zmysłowy nie rozumie spraw, które są z ducha i są dla niego głupstwem, gdyż należy je duchowo rozsądzać, przykładając do rzeczy duchowych duchową miarę, jak mówi pierwszy list do Koryntian, 2 rozdział, werset 14. Przykład Balaama jest przytoczony, który został zganiony przez swoją oślicę, gdy chciał przeklinać Izraela dla zysku. Widzimy w wersecie 19, że typowym niezrozumieniem kwestii wolności lub swobody jest uznawanie, że wolność polega na uwolnieniu się od wszelkich moralnych ograniczeń, żeby nie mówić już tak stanowczo nie grzechowi, że właściwie nie istnieje coś takiego jak grzech. I co najgorsze, taka źle rozumiana wolność prowadzi do zniewolenia najgorszego rodzaju, do zniewolenia egoistycznymi i zmysłowymi pasjami, namiętnościami. Prawdziwy chrześcijanin wie, że prawdziwa wolność zaczyna się od wolności od grzechu, wolności od niemoralnej aktywności. Chrześcijanin jest powołany do życia w czystości, w nieczystym świecie. To tak krótko streszczając. A teraz przejdźmy może bardziej dokładnie do tekstu. Zauważmy, że ci ludzie mieli wprowadzać, werset pierwszy mówi, zgubne nauki. Są takie nauki, które nie są prawdziwe, ale nie są zgubne. Niektórzy chrześcijanie wierzą w tysiącletnie królestwo, a niektórzy nie wierzą. I to nie powoduje, że ktoś z tego powodu nie będzie zbawiony. Bardzo dużo chrześcijan na świecie w ogóle nie wierzy w tysiącletnie królestwo. Uważa, że to jest czas od przyjścia Chrystusa, Jego śmierci i zmartwychwstania, czas Kościoła, kiedy powstał od dnia Pięćdziesiątnicy, aż do czasu końca, że to w zasadzie jest czas, kiedy diabeł jest związany potencjalnie przez to, że Ewangelia jest głoszona i nikt nie musi ulegać zwiedzeniu. I takie zrozumienie ma bardzo wielu chrześcijan na świecie. To, że oni nie wierzą w dosłowne tysiącletnie królestwo, nie pozbawia ich zbawienia, życia wiecznego, zmartwychwstania, bo oni w to wszystko wierzą, że będzie życie wieczne, zmartwychwstanie, nieśmiertelność.
Więc w zasadzie Paweł, jak pierwszy list do Koryntian 15 rozdział opisał, to miał zastrzeżenia, że oni nie wierzą w zmartwychwstanie. A ci chrześcijanie, choć nie wierzą w tysiąclecie, wierzą w zmartwychwstanie. Więc nie są to zgubne nauki, czy ktoś wierzy w tysiąclecie, czy nie. Ważne, żeby wierzył w życie wieczne, w nieśmiertelność zmartwychwstanie. Natomiast oni wprowadzali zgubne nauki, jak mówi uwspółcześniona Biblia Gdańska, herezję zatracenia. Czyli te nauki prowadziły do zatracenia dusz, do piekła. Przy tym zapierali się swojego Pana, Jezusa Chrystusa. Jak to rozumieć? Możliwe, że zaprzeczali boskości Jezusa Chrystusa, ale możliwe też, że może doktryny na temat Chrystusa nie zapierali się, ale żyli tak, jakby nie mieli Jezusa nad sobą jako Pana. Można to przyrównać do tego, co mówi list do Tytusa, pierwszy rozdział, werset 16, o niektórych ludziach. Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się Go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni i do żadnego dobrego uczynku nie skłonni. Nie mamy tu większych danych, aby powiedzieć, na czym polegało to zapieranie się Pana, ale na pewno czynami swoimi się Go zapierali. I tu Pan Jezus nie jest określany zwykłym słowem na Pan, tylko takim słowem, które oznacza władcę, od którego pochodzi nasze słowo despota. Co tu jest ważne? Jest powiedziane, że zapierają się Pana, który ich odkupił. A to oznacza, że okup Chrystusa jest złożony za wszystkich ludzi, nawet za tych, którzy pójdą do piekła. Tu nasi bracia i przyjaciele kalwiniści głoszą, że Chrystus umarł tylko za wybranych i za nikogo więcej. A tymczasem ten tekst bardzo wyraźnie temu zaprzecza. Mówi, że Chrystus odkupił także tych, którzy idą na zatracenie. On odkupił wszystkich. Ewangelista Jan zawarł słowa Jana Chrzciciela w pierwszym rozdziale, w wersecie 29. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Nie świata wybranych, ale całej ludzkości. Podobnie list do Hebrajczyków, drugi rozdział, werset 9, powiada, że Chrystus z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Każdy to jest każdy, każdy człowiek. Jezus umarł za każdego człowieka. Także za tych fałszywych nauczycieli. Oni jednak się Go zaparli, nie docenili Jego ofiary i sprowadzili na siebie, jak czytamy, rychłą zgubę. Ta zguba na nich czeka i niechybnie ich dosięgnie. Ich taką cechą, jak już wspomniałem, jest rozwiązłość. Oni pod płaszczykiem chrześcijaństwa, to najgorszy ich był grzech, propagowali rozwiązłość. Jak mówi list Judy o podobnych bardzo ludziach, werset 4, wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Łaskę Boga obracali w rozpustę. Jeden z nowocześniejszych przekładów angielskich mówi, że po prostu łaskę Bożą przemieniali w przyzwolenie na niemoralność. To znaczy uważali, że łaska wszystko przykryje. Można być nawet niemoralnym, to specjalnie nie szkodzi. I droga prawdy miała być przez nich pohańbiona. To znaczy, że kościoły chrześcijańskie, przez to, że wśród nich byli tacy ludzie, i tak żyli, jak żyli, miały ucierpieć w swojej opinii, że w oczach społeczeństwa na zewnątrz, czy to Żydów, czy pogan, chrześcijaństwo miało źle wyglądać. Chrystus miał źle wyglądać, Bóg miał źle wyglądać, ponieważ ci ludzie głosili innego Jezusa. Głosili Jezusa, który nie ma nic przeciwko nierządowi, no bo i tak to łaska wszystko przykryje. Co to mogli być za ludzie? O pewnych ludziach wspomina Księga Objawienia, tak zwanych Nikolaitach, o takiej sekcie. Drugi rozdział, werset 6 mówi o Efezjanach, o kościele w Efezie i ich stróżu, aniele, czyli starszym tego kościoła. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Jakie to były uczynki? 14 i 15 werset. Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki Nikolaitów. Byli to uczniowie bliżej nieznanego nam Mikołaja, który uważał,
że chrześcijanom nic się nie dzieje, jeśli będą brali udział w ucztach ku czci fałszywych bożków pogańskich i też gdyby uprawiali tam nierząd, bo takie zwyczaje poganie mieli. Najwyraźniej ci byli do nich podobni, chociaż dokładnie nie wiemy, jacy oni byli. Głosi się w historycznych podręcznikach, że istniały dwa główne odłamy gnostyków. Ludzi, którzy twierdzili, że Pan Jezus nie przyszedł w ciele, tylko w duchu i że wszelka materia jest zła. Jeden odłam był bardzo rygorystyczny i zabraniał spożywania mięsa i zakładania rodzin, bo uważał, że to jest wszystko z ciała, to jest wszystko złe i lepiej tego unikać. A drugi odłam mówił, ciało i tak idzie na zginienie, więc możemy nierząd uprawiać, możemy wszystko robić, brać udział w różnych ucztach niemoralnych, bo i tak to ciało idzie na zagładę i tak. Nie wiemy dokładnie, jacy byli ci fałszywi nauczyciele z listu Piotra, ale mieli jedną cechę bardzo ważną. Chrześcijaństwem usprawiedliwiali rozwiązłość, bo droga prawdy miała być przez nich pohańbiona. To nie byli zwykli rozpustnicy, to byli tacy, którzy dorabiali ideologię do życia. To znaczy wymyślili taką ideologię, która usprawiedliwiała takie wyuznanie. Inna ich cecha to chciwość. Mieli z chciwości wykorzystywać chrześcijan przez zmyślone opowieści. Umieli dużo i pięknie mówić, ale Bogu się to nie podobało. Oni chcieli po prostu majątku chrześcijan. Chcieli ich na piękne opowieści zdobyć i brać od nich dobra materialne. Ale czytamy, że wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie. To jest bardzo ważne. Właściwie byli takimi handlarzami doktryny, która miała zadowolić ludzi, ale robili to z chciwości. I teraz są te przykłady, gdzie Bóg pokazuje, że takie rzeczy będą karane. Pierwsza rzecz to kara na buntowniczych aniołów, którzy spadli z nieba. Widzimy, że Bóg nie oszczędził nawet aniołów, swoich posłańców, ale kiedy zgrzeszyli, strącił ich do Tartaru, do najniższej czeluści piekła i umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. Wiemy o tym, że bardzo tej otchłani bały się demony w czasach Pana Jezusa. W Łukasza 8:31 ten legion demonów, który był w opętanym, prosiły go, aby im nie nakazywał odejść w otchłań. Bardzo się bały, a to znaczy, że tam już cierpią. To już jest miejsce, gdzie jakąś karę odbywają, ale czekają jeszcze na sąd, który przyjdzie w czasach ostatecznych. Także Bóg ich związał więzami. List Judy też o tym mówi, że po prostu oni są związani. W mrocznych lochach tu czytamy, a w liście Judy czytamy, zobaczmy, werset 6. Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu. Czyli oni są związani, zachowani na jeszcze straszniejsze cierpienia, które nastąpią po dniu sądu. I co jest tu ważne, że jest przykład też Noego i starożytnego świata, że Bóg nie oszczędził też świata przedpotopowego. Dla tego samego powodu, dla którego ukarał aniołów, bo jest sprawiedliwym i świętym Bogiem, nienawidzi wszelkiego zła. I właśnie podczas potopu dokonał Bóg sądu nad bezbożnymi, ale w swoim miłosiernym prowadzeniu spraw ocalił niewielką liczbę sprawiedliwych na czele z Noem, głową rodziny i ocalił ich w arce, a zgubił wszystkich bezbożnych z tamtych czasów. Jak mówiłem, Noe zarówno czynem, jak i słowem głosił sprawiedliwość. Był sprawiedliwym człowiekiem przyszłego swego pokolenia. Dlaczego? Bo jak mówi pierwsza Mojżeszowa, chodził z Bogiem. Chodził z Bogiem, miał z nim bliską więź. Kolejny przykład to miasta Sodoma i Gomora, które Bóg obrócił w perzynę, jak mówi jeden z nowych przykładów. Do cna zniszczył jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne. I należy ubolewać, że niektórzy autorzy protestanccy pod wpływem lobby homoseksualnego próbują ulegać i zmieniać treść nawet książek. Jest taki New Bible Dictionary, nowy słownik biblijny, gdzie w pierwszym wydaniu wszystko było w porządku, gdzie pisano właśnie na temat Sodomy i Gomory. Ale w kolejnym, jednym z kolejnych wydań napisano, że w Sodomie i Gomorze Bóg nie skarał tych bezbożnych dlatego, że żyli w pełnych miłości związkach
homoseksualnych, jak to się zdarza, ale po prostu dlatego, że oni gwałtu chcieli się dopuścić. Ja się pozbyłem tego słownika, bo nie mogłem czegoś takiego mieć w swoim domu. Także widzimy, że jest to przykład. Dzisiaj świat sobie z tego kpi. Dzisiaj, jak powiedział jeden z polityków, uchodzi za modne nawet podawać się za jakiegoś geja czy lesbijkę. Wtedy jest też pewniejsze, że się pracy nie straci. To się stało dzisiaj sztandarem dzisiejszego społeczeństwa, a w zasadzie tej mniejszości, która rządzi mediami, polityką i społeczeństwem. Dzisiaj się zmieniły rządy w Polsce i teraz raczej prawica, która jest przeciwna homoseksualizmowi, doszła do władzy. Ale poprzednie władze, wiemy, że chciały zrobić zrównanie płci nawet, taką ustawę. Zebrano bardzo dużo podpisów sprzeciwu i nie przeszło to, ale no zobaczymy, jaka będzie przyszłość. W każdym razie Bogu się to nie podobało i ukarał, ale wyrwał sprawiedliwego Lota. Pierwsza Mojżeszowa, przyznam, jest bardzo taka oszczędna, jeśli chodzi o Lota. Niewiele mówi na jego temat i za dużo nie wiemy na jego temat, ale wiemy, że z tego, co mówi Piotr, a pisał w natchnieniu Ducha Świętego, że on był tam udręczony przez rozpustne postępowanie grzeszników. On widział ich złe uczynki, ale on nie przesiąkł tym. On trapił się tym dzień w dzień prawej duszy swojej. Już jego córki były inne. One przesiąkły tym złem. Podpiły ojca i jedna urodziła Amona, druga Moaba. One przesiąkły tym złem. Lot nie. Lot, mimo że mieszkał w Sodomie, jednak nie przesiąkł tym złem. On trapił się dzień w dzień w prawej duszy swojej. A jak jest z nami? Czy my jesteśmy obojętni, już się tak oswoiliśmy ze złem, że jak mówi przysłowie, zło się szerzy, gdy dobrzy ludzie milczą? Czy jesteśmy gotowi też coś zrobić, żeby wystąpić przeciwko złu? I to jest wspaniały tekst w wersecie 9, który jest podsumowaniem tych trzech przypadków. Ukarania aniołów, ukarania świata przedpotopowego i ukarania Sodomy i Gomory. Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania. Co trzeba powiedzieć, drodzy? Czy nie czujemy czasem takiego może rozczarowania, że nam jako wierzącym nie zawsze się wiedzie, nieraz mamy jakieś cierpienia, jakieś problemy, nieraz odczuwamy, jak Psalm 73 mówi, zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca, co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie pośliznęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych. Czy nieraz takie jakieś przynajmniej podszepty nam nie przychodzą do głowy szatańskie albo z naszego przewrotnego serca? Musimy pamiętać, że Bóg wiele razy nie karze bezbożnych już w tym życiu za ich życia, ale znosi ich, aby chodzili swoją drogą bezbożną i pozwala, żeby cieszyli się powodzeniem, radowali się krótkim i próżnym szczęściem w tym świecie, ale Jego sądy są przerażającymi sądami i one są zarezerwowane na życie przyszłe, po śmierci. Na ten ostateczny sąd, ogólny sąd, ale już po śmierci, jak donosi podobieństwo o bogaczu i Łazarzu, bezbożni cierpią. A więc nigdy nie zazdrośmy bezbożnym, bo Bóg ich zachowuje na dzień sądu celem ukarania. I jeśli im się teraz nawet wiedzie w takim pozornym szczęściu, to przyjdzie na nich straszny kres. Psalm 73 bardzo wyraźnie o tym mówi. Od wersetu 16. Chciałem to wtedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydało, dopóki mnie dotarł do tajemnic Bożych i nie zrozumiałem kresu ich. I to jest nie najlepiej w warszawskiej oddane. Powinno być, aż wszedłem do świątyni Bożej i tu zrozumiałem, jaki jest ich koniec. I jaki jest ich koniec? Zaprawdę stawiasz ich na śliskim gruncie, strącasz ich w zagładę. Jakże nagle niszczeją, znikają, giną z przerażenia. Jak pierzcha sen, gdy się człowiek budzi, tak ty, Panie, gdy się ockniesz, wzgardzisz ich mrzonkami. Ci ludzie akurat z czasów Piotra oddawali się niecnym pożądliwościom cielesnym i pogardzali zwierzchnościami. Byli zuchwali i zarozumiali i nie lękali się nawet bluźnić mocą niebieskim. To znaczy, że oni byli niemoralni, zmysłowi, nie szanowali władz,
i w kościele, i w świecie. I najważniejsze to jest to, że mieli dziwny zwyczaj, że bluźnili aniołom. I aniołowie byli bardzo powściągliwi, bo nie wydawali na nich przed Panem wyroku potępienia. A jak z nami jest? Czy ferujemy wyroki na lewo i prawo? Czy jesteśmy tacy skłonni do osądzania, do wypowiadania się? Czy raczej bierzemy przykład z aniołów, którzy mieli przewagę nad tymi bezbożnymi, ale nie wydawali na nich przed Panem wyroku potępienia? I czytamy tutaj, że ci bezbożni są jak nierozumne zwierzęta, to znaczy bezmyślni są, po prostu działają jakimiś instynktownymi swoimi potrzebami. Te zwierzęta są z natury po to, by je łapano i zabijano. Tu się kłania wegetarianizm z pobudek takich, że no, nie powinniśmy zabijać zwierząt. Niektórzy mają taką litość dla zwierząt, że uważają, że nie powinno się jeść mięsa, ale tu czytamy, że zwierzęta są z natury po to, by je łapano i zabijano. Pierwsza Księga Mojżeszowa mówi, że Bóg pozwolił Noemu i jego potomkom zabijać wszystko, co się rusza i żyje i spożywać na pokarm. Potem Bóg w Izraelu wprowadził ograniczenia dietetyczne do zwierząt czystych i nieczystych. Ale w czym jest rzecz? Sam wegetarianizm może być jakąś formą diety, byle nie z tego powodu, bo Bóg pozwolił nam zabijać zwierzęta. W każdym razie oni bluźnili temu, czego nie znają. To jest bardzo ważne. Skala bluźnierstw wielu ludzi w dzisiejszym świecie przekracza wszelkie możliwości do tej pory, jakie mieliśmy. Ja śledzę różne fora internetowe czasami, jak mam chwilę. To tak ludzie bluźnią przeciwko Bogu, przeciwko Chrystusowi, przeciwko Biblii, że głowa boli, po prostu strasznie. Także widać, że jest wielu dzisiaj świadomych ludzi walczących z Bogiem, ale tamci byli gorsi od tych ateistów, którzy dzisiaj bluźnią, bo to byli ludzie, którzy utrzymywali, że wierzą w Boga, ale jednak bluźnili, swoją postawą zwłaszcza. I mieli zginąć, tak jak zwierzęta giną, ponieść karę za nieprawość. I w czym oni bluźnili w swoim życiu? Oddawali się w dzień rozpuście i uważali to za rozkosz. Zwykle cudzołożnik, jak mówi Księga Joba, czeka na noc i w nocy cudzołoży. A oni w dzień uprawiali rozpustę, co szczególnie jest gorszące. I kiedy byli na ucztach agape z chrześcijanami, byli zakałą i hańbą, ponieważ nurzali się w swoich pożądliwościach. Na czym to mogło polegać? Werset 14 tłumaczy, oczy ich wypatrują tylko cudzołożnic. I to już jest trochę wygładzone tłumaczenie. W Grece jest napisane, że oczy mają pełne cudzołóstwa. To znaczy, oni zasiadali do uczty agape z chrześcijanami, ale jak patrzyli na chrześcijanki, to patrzyli okiem pożądliwym. I może którąś uda mi się uwieść, może którąś uda mi się nakłonić do współżycia. I są nawet dzisiaj tacy ludzie w kościołach. Słyszałem niedawno o jednym pastorze, który patrzy na kobiety i to członkinie swego zboru w bardzo pożądliwy sposób. Co znaczy, że ma jakiś problem. Słyszałem o takim pastorze, który jak jeździ gdzieś z kazaniami, to musi kilku braci z nim jeździć, bo powiedział, że on się boi, że uwiedzie jakąś siostrę w innym zborze. Więc widzimy, że ludzie mają naprawdę z tym problem. Po prostu są bardzo pożądliwi i cieleśni. Nie mówię akurat, że wszyscy pastorzy są tacy, ale też są inni mężczyźni, którzy mają takie tendencje. Są też niewiasty, które mają takie tendencje nierządne. Ja znam brata, który kiedyś udzielał lekcji na gitarze i po prostu chciała go uwieść uczennica, chrześcijanka niby, który udzielał lekcji na gitarze w sposób niemoralny. Więc widzimy, że są takie osoby. Co ciekawe, te osoby nęciły dusze słabe i serce mieli wyćwiczone w chciwości, synowie przekleństwa. Czyli oni też raz, że mieli skłonność do nierządu, a dwa, byli chciwi, chcieli na tym też zrobić dobry interes. Nie wiemy dokładnie, na czym to polegało, ale może mogli myśleć tak. Uwiodę sobie tą kobietę, ona jest zamożna, to jeszcze będę miał korzyści materialne, więc przyjemne z pożytecznym. Ale jacy ci ludzie w gruncie rzeczy byli, jak Bóg oceniał ich służbę? Ludzie ci to źródła bez wody i obłoki pędzone przez wicher. Czeka ich przeznaczony najciemniejszy mrok. Co to są źródła bez wody? Bezużyteczne, nie wydają żadnego owocu. Obłoki pędzone przez wicher. Bardziej jeszcze dobitnie oddaje to list Judy, bo mówi, jakie to są obłoki, że są chmurami bez wody unoszonymi przez wiatry.
to są chmury, które zapowiadają deszcz, a nie dają deszczu, czyli bezowocni, nie, są martwi kompletnie duchowo ludzie, którzy nie wydają owocu, źródła bez wody, obłoki pędzone przez wicher. Tutaj też Juda jeszcze dopowiada, że są drzewami jesiennymi, które nie rodzą owoców, dwakroć obumarłymi, wykorzenionymi. Co to znaczy? Dwakroć obumarłe. Raz człowiek umiera z powodu grzechu Adama. Jeżeli się nawróci i potem odpada od łaski, umiera drugi raz i już ostatecznie. To byli tak dwakroć obumarli ludzie. Jest powiedziane, że czeka ich przeznaczony najciemniejszy mrok. Pan Jezus mówił, że bezbożni będą wyrzuceni w ciemności zewnętrzne. Czeka ich tam płacz i zgrzytanie zębów. I co jest najgorsze, przemawiając słowami nadętymi, a pustymi, takimi pięknymi, że łaska taka wspaniała, że grzeszmy jeszcze więcej, to łaska będzie obfitsza. Bóg nam więcej przebaczy. Jak pewien biskup kiedyś powiedział, nasze grzechy są korzystne dla Boga, bo dzięki temu może nam okazać miłosierdzie. Więc takie słowa nadęte i puste i nęcili przez żądzę cielesnej rozwiązłość kogo? Nowo nawróconych, którzy dopiero co wyzwolili się od wpływu pogrążonych w błędzie. Obiecując im wolność, mówili, będziecie mieli wolność w Chrystusie. Wszystko nam wolno. Możemy współżyć, możemy objadać się i tak dalej, bo to wszystko łaska przykryje. Obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby, czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. Jak myślimy, czy dzisiaj też jest coś takiego? Też jest coś takiego. Przeczytam pewien list. Moja żona, z którą byłem od 28 lat, opuściła mnie i poszła do mężczyzny, z którym miała sekretny romans przez jakieś 20 lat, gdy przekonali się, że są na wieki bezpieczni. Wiem, ponieważ nagrałem ich rozmowę telefoniczną i powiedziała do niego tak. Pomyśl tylko, mogliśmy już być od 20 lat, gdybyśmy wiedzieli to, co wiemy teraz. On odpowiedział, a co takiego? Ona powiedziała, wieczne bezpieczeństwo. I dalej mówi ten, który napisał, moja była żona i jej nowy mąż mówią ludziom, że są tak naprawdę sobie przeznaczeni, zawsze byli przeznaczeni sobie, zaczynają teraz służbę opartą na tych herezjach, a rozwód niszczy moje życie i moich dzieci. Nie chcę tu powiedzieć, drodzy, że wszyscy, którzy wierzą w naukę o nieutracalności zbawienia, tak żyją. Nie, bardzo wielu kalwinistów, którzy wierzą w wytrwanie świętych, żyje świętym i pobożnym życiem. Bardzo wielu darbystów wyznających nauki Darbiego z Kościoła Wolnych Chrześcijan żyje czystym, świętym życiem. Ale są ludzie tacy, którzy potrafią naukę taką, że nie można utracić zbawienia, że są wiecznie bezpieczni, wykorzystać jako przyzwolenie na niemoralność. I to jest bardzo niebezpieczne. I tutaj w końcowych wersetach apostoł Piotr mówi, jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nieuwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Zobaczmy, jacy to byli ludzie. Poznali Jezusa jako Pana i Zbawiciela, a więc oni trafili do Kościoła, słyszeli Ewangelię, wyzwolili się od brudów świata, czyli nastąpiły w ich życiu bardzo pozytywne zmiany, oczyszczenie w ich życiu nastąpiło. Ale potem dają się im pokonać znowu, zostają uwikłani w te same grzechy i stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. I tu chciałbym przywołać podobieństwa Pana Jezusa z Ewangelii Łukasza. Jedno podobieństwo mówi o pięknym domu, który został przyozdobiony, wymieciony, ale jest niestety pusty. I demon, który został wypędzony z tego domu, wraca do tego człowieka i bierze jeszcze 7 innych duchów gorszych niż on i wchodzą i mieszkają tam. I bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. Czyli jest to bardzo podobna myśl. To stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni, mówi drugi Piotr. O co tu chodzi? Człowiek przeżył zwrot ku Bogu, przeżył jakieś oczyszczenie swego życia, ale nie napełnił tego życia Bożą treścią, Duchem Świętym, Słowem Bożym, jest pusty. I demon ma nadal tam dostęp.
bo Duch Boży w tym człowieku nie mieszka. Kolejny przykład z Ewangelii Łukasza pokazuje też, dlaczego stan ich będzie gorszy niż poprzedni. Łukasza 12 rozdział, 47 i 48 werset. Ten zaś sługa, który znał wolę Pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. I drodzy, musimy tutaj spojrzeć, że ci ludzie pierw wyzwolili się od znielizny tego świata, z mocy grzechu. Doświadczyli drogi sprawiedliwości, jak mój werset 21, ale poznali ją, a potem odwrócili się od przekazanego im świętego przykazania. Czego się z tego uczymy? Są to apostaci, są to odstępcy moralni, którzy próbują racjonalizować swój grzech, podpierając się teologią chrześcijańską. Jak czytaliśmy wcześniej, że obiecują wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby. Zgadza się to też z listem do Hebrajczyków, że koniec będzie gorszy niż początek, gdzie jest napisane, że jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu pełnego poznania prawdy, to już nie ma dla nas ofiary przebłagalnej za grzechy, ale jedynie jakieś przerażające oczekiwanie sądu i żar ognia, który ma trawić przeciwników. 10 rozdział 26 i 27 werset. I teraz przeczytam taki ciekawy fragment z pewnego opracowania. Ludzie, o których pisze Piotr, poznali prawdę i wyzwolenie od grzechu powierzyli się władzy Chrystusa. Teraz jednak, ze względu na fałszywe racje, Chrystus przestał być dla nich Panem. Grzeszą więc dobrowolnie. Za to, jak pisze Piotr, czeka ich mrok ciemności. Bóg wybaczy im, jeśli będą żałować za grzechy, jednak mało prawdopodobne, aby skruchę okazały osoby, które odrzuciły prawdę i utkały sieć kłamliwej doktryny, przy pomocy której próbują usprawiedliwać swoje grzechy. Utkali taką fałszywą doktrynę, żeby jeszcze przykryć te grzechy. I tu jest takie wyjaśnienie. Przesłanie tego fragmentu, jak również innych tekstów Nowego Testamentu, głosi więc, że ludzie ponoszą odpowiedzialność za prawdę, którą znają. Odrzucenie raz poznanej prawdy jest znacznie gorsze niż niepoznanie jej w ogóle. Ponadto tylko ci, którzy kroczą drogą sprawiedliwości, którzy naprawdę traktują Jezusa jako Pana i cieszą się prawdziwą wolnością od znielizny tego świata, zmierzają do Królestwa Niebieskiego. Jeśli ktoś twierdzi, że jest zbawiony, a trwa jednocześnie w grzechu, to wmawia w sobie najgorsze kłamstwo. Ten fałsz zaślepia nie tylko tego, kto oszukuje sam siebie, ale też innych, którzy niegdyś trwali mocno w wierze, a teraz wciągani są w to samo bagno, w którym toną fałszywi nauczyciele. Analizowany przez nas werset nie sugeruje zatem, że prawe życie zbawia osobę, ale że zbawienie wiąże się z żalem za grzechy, zwróceniem się do Chrystusa jako Pana i posłuszeństwem wobec Niego. Postawa taka skutkuje wyzwoleniem z mocy grzechu. Kiedy jednak w życiu danej osoby nie ma takiej wolności, nawet jeśli kiedyś była, to ani przez chwilę nie wolno nam pomyśleć, że osoba ta jest w Królestwie Niebieskim, zwłaszcza jeśli nie żałuje i nie zamierza żałować za swoje grzechy. Nie można również zakładać, że takie osoby przybliżają się mimo wszystko do nieba, choćby nawet bez nagrody, gdyż umniejsza to Bożej łasce i daje innym podstawy, by sądzić, że oni także mogą dostać się do nieba wygodniejszą drogą i wejść do Królestwa bez rzeczywistego poddania swojego życia Chrystusowi. Takie podejście mogłoby skutkować tym samym, co w czasach Piotra próbowali osiągnąć fałszywi nauczyciele, wciągnąć chrześcijan uciekających od zgnilizny świata z powrotem do pułapki zepsucia. Tyle brat Peter Davids w książce Trudne fragmenty Biblii. W każdym razie to jest jeszcze użyte drastyczne przysłowie. Z Księgi Przypowieści, że wraca pies do wymiocin swoich, to jest przysłowie z Księgi Przypowieści, 26 rozdział, werset 11, gdzie czytamy, jak pies wraca do tego, co zwymiotował, tak głupiec powtarza swoje głupstwa. Oczywiście każdy z nas nieraz powtarza różne głupstwa, ale póki powstajemy z upadku, to jest dobrze. Kochać Boga, kochać Pana Jezusa oznacza zawsze powstawać. I my nieraz jesteśmy trochę jak ten pies, który wraca do wymiocin swoich, albo jak umyta świnia, która znów się tarza w błocie, bo nieraz powielamy te same błędy. Ale nie o takiej rzeczy mówi tu apostoł Piotr. On mówi raczej o ludziach, o których też opowiada pewna historia Achikara, że była świnia,
która znalazła się w towarzystwie ludzi wysokiej godności w takim basenie czy kąpielisku i wymyła się, ale potem zobaczyła w pobliżu błoto i zaraz pobiegła do tego błotu. To jest taka opowieść pozabiblijna, do której prawdopodobnie nawiązuje apostoł Piotr. I chodzi o to, że ci ludzie wracają do tego, z czego wyszli. Ci, którzy wierzą w nieutracalność zbawienia, interpretują to tak, że po prostu ci ludzie się nie zmienili. Dalej byli psami i świniami, czyli nieczystymi według prawa mojżeszowego i po prostu ich natura się nie zmieniła i wrócili do tego, z czego wyszli. Po prostu się nie nawrócili. Ja w każdym razie wierzę, że jednak oni poznali Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, wyzwolili się od brudów świata i poznali drogę sprawiedliwości i mieli święte przykazanie, ale potem wrócili do grzechu. Czy Bóg wiedział, że oni wrócą do grzechu? Na pewno, Bóg jest wszechwiedzący. Bóg powołuje, ale Bóg też wie, kto naprawdę wytrwa do końca. Bóg wiedział, my nie wiemy. Ja wierzę, że te przysłowia są podane tylko jako taka ilustracja. Nie tyle, że ich natura się w ogóle nie zmieniła, ale że jako taka ilustracja, że wrócili do tego, z czego wyszli. Nawet czytamy, że ich koniec jest gorszy niż początek. Czego, drodzy, możemy się nauczyć z tego fragmentu? Na pewno bardzo ważna jest taka sprawa, żebyśmy nie przyjmowali fałszywej nauki o łasce. W internecie ostatnio jest wywiad z doktorem Michaelem Brownem, Żydem nawróconym, na temat fałszywej łaski. Ta fałszywa łaska głosi, że nasze przeszłe, teraźniejsze i przyszłe grzechy są z góry przebaczone. I tu wam powiem z przykrością, że na jednej z konferencji musiałem tłumaczyć mówcę, który powiedział dwa zdania. Pierwsze powiedział takie: nie ma takiego grzechu, który by sprawił, żeby Bóg nie mógł nas zbawić na początku. No to z tym się zgadzamy, bo wy z najciemniejszych miejsc człowieka potrafi wyprowadzić. Ale drugie powiedział, że nie ma takiego grzechu, który moglibyśmy popełnić, który pozbawiłby nas miłości Bożej. To jest nieprawda. Z tym nie można się zgodzić. Wersetów o tym, że pewne grzechy nie będą wybaczone, jest wiele i że chrześcijanin musi wytrwać w posłuszeństwie Bogu, jest wiele. Ja tylko nawiążę może do drugiego listu do Koryntian, 6 rozdział, werset 1, który mówi, abyśmy nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali, czyli jest niebezpieczeństwo przyjmowania łaski nadaremnie. A jaką naukę mieli chrześcijanie po czasach apostołów? W liście Barnaby jest napisane tak: bądźmy czujni, gdyż są to dni ostatnie. Nic nam nie pomoże cały czas naszego życia i naszej wiary, jeśli teraz w porze niegodziwości i wśród nadchodzących zgorszeń nie stawimy oporu, jak to przystoi dzieciom Bożym, aby czarny nie mógł się wślizgnąć. Zobaczmy, jaką naukę mieli chrześcijanie zaraz po czasach apostolskich, to jest drugi wiek, że nic nam nie pomoże cały czas naszego życia i naszej wiary, jeśli nie stawimy oporu złemu. Więc niech ten fragment nas zachęci, żebyśmy mieli prawdziwą łaskę, nie jakąś lukrowaną, upiększoną, przyozdobioną rodzynkami ludzkimi, ale taką prawdziwą łaskę, bo prawdziwa łaska nie jest jakaś schlebiająca ludzkiej naturze, ale prowadzi do świętości. List do Tytusa, drugi rozdział, zakończę tym tekstem, mówi w 11 i 12 wersecie: albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Łaska naucza nas. Łaska prowadzi do świętego życia, czystego życia, do odkupienia przez Jezusa od wszelkiej nieprawości. Więc nigdy nie przyjmijmy łaski fałszywej. A nauką XXI wieku jest tak zwana hiperłaska, łaska wyolbrzymiona, która głosi, że cokolwiek byś nie robił, nie martw się, masz wyrzuty sumienia. Słyszałem ostatnio kazanie pewnej pastorki z Warszawy. Masz wyrzuty sumienia, lekceważ to, nie przejmuj się tym, łaska wszystko przykrywa. Nie przyjmujmy tego. Tacy byli fałszywi nauczyciele w pierwszym wieku, może są nieco inni, mają trochę inne cechy dzisiaj. Szanujmy naszych braci, którzy wierzą nawet w nieutracalność zbawienia, ale jednak mają bojaźń Bożą i to nie skłania ich do bezbożnego życia. Ale pamiętajmy o tym, że Słowo Boże ostrzega nas, że
tak naprawdę musimy wytrwać w posłuszeństwie, wierności i świętości do końca, nie o własnych siłach. Mamy do tego wszelkie środki łaski. I nie może tak być, że ktoś umiera w grzechu i będzie zbawiony. Tego Biblia nigdzie nie uczy. Amen.